Dzień dobry, nazywam się Jacek Ciesielski i reprezentuję firmę Onsen, producenta materacy i poduszek z pianki Blue Pur. Przedstawię teraz wszystkie zalety naszego materaca, który został stworzony w metodyce Design Thinking, czyli jest to metodyka, która uwzględnia 5 etapów tworzenia produktu. Zaczynamy najpierw od tego, jakie ma mieć zastosowanie, jakie ma rozwiązywać problemy. Następnie wprowadzamy 2 etapy testowania, czyli robimy najpierw wstępny prototyp, następnie wprowadzamy już prototyp taki bardziej użytkowy i w oparciu o ten użytkowy prototyp przeprowadzamy już funkcjonalne testy z klientami. W oparciu o te testy modyfikujemy lekko materac, sprawdzamy jego zalety, sprawdzamy, czy rozwiązuje wszystkie problemy naszych klientów i dopiero wprowadzamy go do produkcji. Proces stworzenia tego materaca to było około 2 lat. Firma nasza zajmuje się tworzeniem różnych wyrobów z pianki, chodzi głównie tutaj o poduszki ortopedyczne, rehabilitacyjne, już prawie od 20 lat. Już od 20 lat jesteśmy związani bardzo blisko z pianką, z pamięcią, ale nasze ostatnie badania, spotkania z ludźmi, którzy jeszcze wiedzą więcej od nas. Odwiedziliśmy mnóstwo targów, odwiedziliśmy różne instytuty. Stwierdziliśmy, że jednak pianka z pamięcią, która jest tak bardzo znana i popularna w Polsce, nie do końca sprawdza się na przykład w poduszkach i nie do końca sprawdza się w materacach jako pierwsza warstwa. Ma ona wiele zalet, ale ma też i bardzo dużo wad. Dlatego nasz materac jest zupełnie inny. Przedstawimy Państwu materac, jeden, który posiadamy w swojej ofercie, który został stworzony tak, żeby pasował do jak największej ilości klientów. Z naszych badań wynika, że około 80% klientów jest bardzo zadowolonych z funkcjonalności naszego materaca. Musimy pamiętać o tym, że materac zawsze ma 2 cechy. Jedna cecha to jest cecha komfortu, czyli to, na co klient zwraca uwagę i co klient chce od tego materaca uzyskać. Czyli odpowiednie podparcie, odpowiednia ruchomość ciała, odpowiednia wentylacja, łatwość zmiany pozycji itd., itd. I druga cecha materaca to są cechy te, które dotyczą, z czego ten materac jest zbudowany. Czyli coś więcej na temat pokrowca, na temat pianek, na temat możliwości prania też takiego materaca, bo niektóre tkaniny można prać, niektórych nie. Także są cechy po prostu komfortu i cechy budowy materaca. I teraz oparliśmy się jeszcze jedną metodę, czy metodykę, tak? Jest to metodyka jobs to be done, czyli robota musi być zrobiona. Czyli klient nie kupuje materaca, tylko kupuje coś, co zrobi pewną robotę. Czyli możemy powiedzieć, że nie kupujemy wiertła, tylko my to wiertło tak naprawdę tylko wypożyczamy, żeby wykonało dla nas jakąś konkretną usługę, czyli zrobiło otwór, bo chcemy zawiesić na przykład obraz. Jest to specjalna metoda, która doprowadza do tego, że nie produkujemy produktu, który nie ma żadnych właściwości funkcjonalnych. Tak powstają najlepszej jakości kamery, które będą na przykład miały określone funkcjonalności dla ludzi, którzy na przykład biegają. Tak będziemy też porównywali sobie na przykład te telefony. Takie porównanie wskazało niedawno, że na 10 cech, które zostały zaproponowane w teście, na przykład telefon firmy Apple iPhone miał tylko 5, ale to były właśnie te funkcjonalne cechy. A inne miały nawet po 8-9 tych cech, ale się okazało, że tamte 4 pozostałe są w ogóle do niczego niepotrzebne. Dlatego nasz materac ma wykonać konkretną robotę, ma doprowadzić do tego, że rano Państwo staniecie zdrowi, wypoczęci, zregenerowani, że ciało będzie tak dobrze ułożone, że się wyśpicie, że nie będziecie się na nim przegrzewali, że nie będziecie za długo leżeli w tej samej pozycji, tylko po prostu będziecie zawsze idealnie spędzali noc i rano będziecie gotowi do pracy.